Jacek Majewski, Studio Super Super. Jesteśmy autorami scenografii i identyfikacji Festiwalu Przemiany i współtworzyliśmy projekt Zrób mebel na przemiany, który był częścią scenografii. Ten projekt, chcieliśmy po prostu zaprosić ludzi do uczestniczenia w tworzeniu scenografii przemian, tak żeby zaangażować jak najwięcej do niej ludzi. A do tego celu stworzyliśmy specjalną aplikację, która pojawiła się na stronie przemian. A przy pomocy tej aplikacji ludzie mogli tworzyć swoje projekty siedzisk na przemiany. Powstało ponad 500 takich projektów, z czego wybraliśmy 60 do produkcji. No i produkowaliśmy te 60 siedzisk i one teraz służą w trakcie festiwalu do różnych projektów. Po czym po festiwalu te siedziska zostaną rozdane osobom, które je wygrały, znaczy osobom, które je zaprojektowały i tym samym wygrały. I będą mogli je odebrać i cieszyć się nimi już w własnych domach. Budując model 1:6 zmniejszony. Czy zakładaliście Państwo od razu mniejszą grubość materiału też, żeby jego tą sztywność Tak, mieliśmy dwa różne metody. Robiliśmy metody z tektury, które polegały na tym, że robiliśmy największe, jakie wykorzystywaliśmy na laserze, jakie mamy w pracowni. Były bez skali. Największe po prostu robiliśmy już po prostu 1:1 w tym. No i wcześniej robiliśmy jeszcze w piątce, w szóstej, dwa. No i namawialiśmy producenta, żeby nam produkował płytę 8-milimetrową, ale niestety przy nakładzie, który próbowaliśmy, nie podjął się. Nie było zainteresowany tematem, ale wydaje mi się, że do niego to działa. Też robiliśmy na przykład dużo też detali tego łączenia na dole w końcu. To jest tak, że to jakby ta noga jest krótsza o 10 mm niż ta, bo jest zaawansowana o ten, tak żeby się założyło to jedno w drugie. Także no tutaj też było dosyć dużo jeszcze właśnie to, że to jest przedłużone, także to się chowa i tak dalej. Także to też było wiadomo dosyć. Czy założenie łączenia na rzecz było od początku? Pojawiło się na jakimś tam etapie. Gdzieś tam mieliśmy bardzo fajny system łączeń, który polegał na tym, że mieliśmy takie zakładki wycięte w tych nogach i te i otwory, te zamki się wciskało. I on tak naprawdę był bardzo fajny, natomiast przy małych rozmiarach tych powierzchni bardzo trudny do zaaplikowania, więc jakby moglibyśmy go zastosować, ale wtedy musielibyśmy jeszcze bardziej ograniczyć ilość form, które byłyby możliwe do produkowania. Więc gdzieś tam to były kompromisy, które tak? Odkryliśmy, że to mogłyby być rzeczy, to bardzo się uczyliśmy z tego, ponieważ wtedy bardzo proste by było to składanie. Tak, właśnie. Teraz tak sobie pomyślałem. Taśmy ze strony klejącej. Rzep jest lepszy. 3M to promuje. Ale patrzyliśmy już na z kolei 3M. Też budżet. Ekstremalny też rzep. Zaczęło się tak naprawdę, tutaj oczywiście są te rzeczy. Zaczęło się na nitowaniu, które dał gwarancję, że to się Sam plany są zrzepowane, żebyśmy mogli otworzyć. Tak sobie myślę, to ciekawe zastosowania właśnie na to teraz dostrzegam. Dzięki temu możemy ten w każdym momencie rozłożyć. Wstawiać sobie za szafę, tak jak na przykład nie mamy gości, nie potrzebujemy dodatkowych siedzic. Znaczy to jakby jest coś, co bardzo chcieliśmy osiągnąć, natomiast gdzieś czas nas gonił i już będzie podjąć decyzję, że robimy coś innego, tak? Co nie będzie jakimś eksperymentem. Chociaż całość jest kręcę funkcjonalności. A czy jest szansa na spotkanie tego w komercyjnym rynku? No się okaże. Przed chwilą właśnie mówiliśmy o tym. Pod jaką nazwą właściwie wtedy też tego szukać? Generalnie jak scenografia się wygląda super, super i cały koncept scenografii jest pod tą marką, natomiast gdzieś tam konfigurowane przedmioty, jeżeli będą się pojawiać, to pod marką być, bo ona do tego celu została stworzona. A więc jeżeli będziemy komercjalizować cokolwiek, to pewnie pod tym marką. Cały proces tak naprawdę i
licząc produkcji dwa miesiące, tak? Więc jakby to było bardzo mało czasu. Jak to proces skomercjalizować? Wlać tu gips? No tak, ale wtedy... Ale nie, skomercjalizować. Tak, ale pamiętajmy o tym, że to po prostu... Nie, nie, popatrz się pytał... To jest Mieliśmy czas, który zazwyczaj jest przeznaczony właśnie na przygotowanie scenografii. No bardzo ciężko pracowaliśmy intensywnie przez ponad 4 miesiące, żeby to nad całością, plus bardzo długo trwało przygotowanie konfiguratora, programowanie. Także to jest tak, że to jest po prostu coś tymczasowego, że nie jest jeszcze punkt To jest idea, to jest coś, co jakby opowiada na to, co chcieliśmy pokazać w tej prezentacji, czyli pokazanie masowej personalizacji, bo to jest jakby sedno tego projektu, czyli to, że każdy z nich jest inny. Te detale, jak to się składa i zamyka i jak jest tam wykonane, to już jest coś wtórnego, tak? Podstawą tego pomysłu było to, żeby zrobić coś, co można oddać ludziom do jakby indywidualnego personalizowania. Coś, co każdy będzie miał cząstkę siebie jakby w tych głowach. To było najważniejsze, jakby od tego w ogóle się wszystko zaczęło. Znaczy, od tej myśli, żeby coś takiego zrobić. A to, że to tak wygląda bo inaczej, no to jest już pochodna idea. A czy interfejs tworzony na potrzeby tego projektu był tworzony zupełnie od zera, czy bazował może na jakichś wcześniejszych kursach? To jestem z tym wrażeniem, że to w 4 miesiące nasz wielki rozwój. Musieli mieć gotowe to na początku sierpnia, żeby uruchomić na stronie konfiguratora jeszcze testy. A sam mój interfejs powstał niecały miesiąc, a prototypy i rozwinięcie idei naprawdę to było 2 miesiące. A ile osób pracowało w tym projekcie? Patrz się tam zmieniał jak... Znaczy tak, no generalnie my, jeśli chodzi o... Myślę, że taki skład... Osoby, które pomagały nam... 3 osoby główne, a plus do tego byłoby się parę osób, które pomagały. No, plus... Tak, myślę, że tak skład był, powiedzmy, około 6 osób, które non-stop na konferencji mały, a czasami nawet więcej, bo to wszystko zostało po prostu nas wspierając. No i... Część osób super przygotowywało całą oprawę festiwalu, więc trzeba by się dopasować. Zadania, tak? Rozumiem też, że scenografia wykonana w tej samej technologii to również wasza zasługa. Ale tam ta scenografia nie była już stworzona przy użyciu takiego konfiguratora, czy również... Nie, nie była przy pomocy konfiguratora, jakby tam na... Stawialiśmy jakby na to, żeby ona była najbardziej graficzna i rysunki 2D tych linii, które później szły na maszynę, powstały po prostu w ilustratorze, zostały rysowane, po czym zostały przetworzone... Odpowiednie zbiory punktów. Tak. Model 3D, który został rozłożony, rozpłaszczony, no i jakby tam masa detali, różnych jakichś otworów i tak dalej, które pozwalały to później złączyć. To cała podkonstrukcja już była w 3D projektowana, mówię tylko o tych elewacjach, tak, które są te finalne. Teraz gdyby tak spojrzeć na projektowanie mebla albo kawałka jakiejś scenografii właśnie w sposób taki parametryczny z przyjaznym interfejsem, a tak troszeczkę krok po kroku, to jaka jest różnica w czasie na przykład, żeby stworzyć na kartce papieru taki stołek, a z użyciem interfejsu? Jaki byłby to, jaka byłaby to oszczędność czasu? Idealnie stworzyć interfejsu. To jest tak naprawdę... Ale z interfejsem, a bez interfejsu ile? Żeby jeden zrobić. Żeby jeden zrobić sobie. No tak. Nie, to prawda. Teraz jeden dzień. Teraz jeden dzień, tak, ale zanim byśmy doszli do wszystkich elementów, które są potrzebne, no to długo, no. Myślę, że nie wiem, jakby... To jest origami. Znaczy myślę, że rzeczywiście odjęty by był ten fragment czasu, który jest potrzebny na to badanie spektrum. Tak, całej interfejsu czasie i oprogramowanie go. Bo to
czy jest zaprojektowane gdzieś tam podczas zaskarcie i... Chodzi mi o to, czy się Państwo przez zaprojektowanie tego bez użycia komputera, tylko z papierem. Spokojnie. A czy byśmy się podzielili? Ja tak. Nie, chyba nie. Powiem tak. Jak wielkie oszczędności, prawda? Przy współpracy konsument-projektant daje nam właśnie ta masowa personalizacja. Bo tutaj kiedy pojawiła się opinia, że no właściwie ciężko byłoby się podjąć takiego zadania bez takiego interfejsu, na którym praca trwała 4 miesiące, prawda? I teraz przychodzi konsument, czy właściwie osoba, która by chciała mieć spersonalizowany obiekt. To zajmuje minutę, prawda? Tak. Aha, no zgadzam się, to jest ta ekonomia w skali, tak? Tylko, że obiekt nie kosztował wtedy tyle, ile kosztuje obiekt masowo personalizowany, bo tak naprawdę taki obiekt kosztuje tyle, co obiekt produkowany masowo, to jest jedynie, tylko kosztowałby tyle, co kupicie customowe.